Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swoje ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł: Prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Idziemy z Panem Jezusem do świątyni. Widzimy w świątyni miejsce, w którym pobożne kobiety, żydówki mogły przyjść, także pobożni mężczyźni. I tam były skarbony. Już mówiłem w innych rozważaniach, że tam było 13 tych skarbon w formie takich metalowych tub, nazywanych trąbami. I wrzucane pieniądze wydawały ogromne dźwięki, głos tych rozchodzącego się tego dźwięku świadczył o powadze, wadze tych pieniędzy. Natomiast małe pieniążki prawie, że nic nie zagrały albo świadczyły o tym, że mało wrzuciła. Jeszcze wcześniej musiała zadeklarować arcykapłanowi, przepraszam, kapłanowi, na jaki cel chce przeznaczyć te pieniądze, no ile tego jest. No i pewnie wszyscy mówili, ale słabo. Ale Pan Jezus patrzy inaczej niż patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Bóg patrzy na serce, patrzy na całe życie tej kobiety. To jest uboga wdowa. Uboga wdowa to osoba, która nie ma zabezpieczeń. Umarł jej mąż. Mąż był takim zabezpieczeniem. Jeżeli mąż umiera, to takim zabezpieczeniem powinien być syn. A być może tego syna też nie ma. Prawo Lewiratu, o którym rozważaliśmy na temat dyskusji z saduceuszami właśnie w tej świątyni, Polegało też na tym, że ta uboga wdowa miała być zaopiekowana przez młodszego brata, zmarłego męża właśnie tej wdowy i też miał zbudzić potomstwo, żeby ten potomek był potomkiem nie tylko tego brata, ale też tej ubogiej wdowy, która nie miała zabezpieczeń. Natomiast miał się nią ten syn zająć, gdy byłaby już szczególnie w podeszłym wieku. Natomiast gdy patrzymy, dzisiaj są pewnego rodzaju zabezpieczenia, tak które nie do końca rozumiemy, co uczyniła ta uboga wdowa. Często nie rozumiemy ludzi głodnych, kiedy jesteśmy sycie. Dzisiaj zjadłem śniadanie, więc <śmawiam> rozmawiam o ubóstwie z pełnym żołądkiem. Jest takie powiedzenie, że najedzony czy syty głodnego nie zrozumie to tak jak kiedy nie było chleba w Paryżu jak się rozpoczynała rewolucja francuska to powiedziano do pewnej chyba królowej że nie mają chleba wtedy odpowiedziała to niech jedzą bułki no właśnie to jest zrozumienie danej sytuacji dzisiaj pan Jezus doskonale rozumie tych którzy są głodni ci którzy nie mają nic i to swoje nic potrafią oddać jeszcze Panu Bogu. I potrafią całym sercem zawierzyć, całym sercem kochać. Nie tylko kochać teoretycznie, bo rzeczywiście tam w poprzednim rozważaniu wczorajszym na temat Jezusa Chrystusa, Króla Polski, dużo takiej teorii, historii opowiedziałem, ale rzeczywiście trudno znaleźć takie przełożenie na konkretne, Działania, chociaż gdybyśmy popatrzyli na tych królów, którzy przyjmowali chrzest, widać było przemianę ich życia. Chrzest, który przyjął na przykład król Armenii w 301 roku, pod wpływem świętego Grzegorza Oświeciciela, którego wcześniej więził przez wiele lat, kilkanaście lat w takiej studni, a potem ten Grzegorz go otoczył modlitwą, uzdrowił. I ten nawrócony król ochrzcił, znaczy przyjmując Chrzest, pozwoli, żeby całe państwo przyjęło Chrzest. Również później Gruzja, podobnie król przyjął Chrzest. I zaczynały się zmieniać pewne relacje, zmieniać pewne prawa, które rządziły. I tak samo możemy powiedzieć, że i bogaci, i biedni mają szansę przemiany swojego serca. Ważne jest, żeby oddać całe swoje serce to zawołanie świętego Jana Pawła II totus tuus cały twój to jest jakby streszczenie całej wiary streszczenie na czym by miała polegać wiara my tak żyjemy w świecie komputerów kalkulatorów wszystko się liczy jesteśmy ludźmi którzy wszystko liczą liczą czas liczą Pieniądze, liczą różnego rodzaju rzeczy, które posiadają. W mentalności Pana Boga nie liczą się liczy, liczby, liczy się wszystko. Czyli całość. Totus, czyli cały. Żeby być całym Boga, nie tylko na 99%, ale na całość. Iść na całość ta uboga wdowa poszła na całość i była już całkowicie na utrzymaniu Boga i wtedy upodobniła się do Boga zauważmy że Bóg kiedy przychodzi do człowieka daje się nam cały wierzymy że w każdej cząstce eucharystii Jezus jest cały czy to będzie duża hostia czy złamana w komunii świętej kiedy przyjmujemy przyjmujemy całego Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec dał nam Całego swojego Syna, wszystko dał nam cały, całą swoją, swoje istnienie i otwiera nam niebo całe, wszystko nam daje. Dzisiaj musimy prosić Boga o zmianę naszej mentalności. Nasz umysł jest jakoś taki ograniczony. Jakby tak nawet przyjmując od Pana Boga różne dary. Nie mieści nam się w głowie, że może być aż taka wielka miłość, aż taka bez ograniczeń. Miarą miłości jest brak miary. My wszystko chcemy mierzyć, a Bóg jest bez miary. Jest cały, jest nieskończony. I podobają mu się takie postawy, jak ta postawa tej ubogiej wdowy. Matka Boża, również kiedy umarł święty Józef. Stała się ubogą wdową. A szczególnie ubogą wdową, kiedy umierał jej jedyny syn, jeszcze usłyszała. Oto syn twój. Ubogą wdową miał zaopiekować się święty Jan, apostoł. Dzisiaj prośmy o takie otwarte nasze serce. Sam bije się w to serce takie ograniczone. Jestem świadom tego, że przerażają mnie te słowa, o których mówię, i nie jest tak do końca, że żyję nimi. I to jest rzeczywiście ból serca. Łatwo jest powiedzieć, trudniej jest wykonać. Ale proszę Was, trwajmy razem na modlitwie i wspierajmy się, żebyśmy dążyli do tego wzorca. Czasem Pan Bóg dopuści pewnego rodzaju pokrzyżowane plany, słabości. Pamiętam, że kiedy w 2009 roku przygotowywałem się na odejście z tego świata, bo myślałem, że już ta choroba skończy się końcem życia. No i jakoś Pan Bóg dał łaskę uzdrowienia. Ale to był dobry czas, żeby właśnie wyzbywać się pewnych rzeczy, które posiadałem. Sprzedawać, sprzedać samochód, sprzedać inne rzeczy i byłem gotowy. Nic mnie nie trzymało. Dzisiaj jest trudniej. Dzisiaj, kiedy mam różne rzeczy i posiadam <grym> też to, co nagrywam, jakoś się przyzwyczaiłem. Ale myślę, że kiedy Pan Bóg zawoła, to i tak trzeba będzie to wszystko zostawić. I bardzo dobrze. Moi drodzy, rozgadałem się znowu niepotrzebnie tak dużo gadam. Niech Pan mógł wam błogosławi. Dziękuję za wszystkie dobre słowa. Też przyznaję, że nie zawsze rozumiem, co tam jest napisane. Ten tydzień będzie dosyć intensywny. Nie wiem, czy będzie mi się udawało nagrywać. Trochę myślę, że może będzie w innej formie. Niech Pan mógł wam wszystkim błogosławi. Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.